Za nami na ścianie znajduje się portret poprzedniego rektora naszej uczelni, profesora Michała Kisielewicza. Już niebawem na tej samej ścianie znajdzie się kolejny portret obecnego rektora, profesora Czesława Osenkowskiego. Kto zastąpi jego? Na to pytanie być może będziemy mogli odpowiedzieć już po najbliższym spotkaniu kandydatów z pracownikami Uniwersytetu Zielonogórskiego, które odbędzie się w środę, 14 marca w głównej auli Uniwersytetu Zielonogórskiego. Radio Indeks specjalnie dla Was będzie transmitować tę debatę. Zapraszam wszystkich do słuchania naszej rozgłośni w najbliższą środę o godzinie 13:00.